Nie da się ukryć, że Mojang rozpieszcza nas w ostatnim czasie w kwestii nowości nadchodzących w Minecrafcie 1.21. Dodatkowo moja teoria o tym, że w tym tygodniu dostaniemy snapshot ze spawnerami i komnatami, prób nabiera sensu, gdyż Mojang wczoraj udostępniło nam artykuł, w którym więcej mówią nam na temat tej struktury. A zazwyczaj, jeżeli taki artykuł się pojawiał, to wkrótce dostawaliśmy to do testowania w snapshocie. A przypominam, już jutro środa, więc obstawiam w dniu jutrzejszym wypuszczenie najnowszego snapshota, m.in. z nową strukturą. Miejsce to będzie pełne niebezpieczeństwa i niespodzianek, a jedną z nich jest nowy tajemniczy przedmiot, którym jest klucz? O tym wszystkim w dalszej części materiału, więc jeśli nie problem, zostawcie dla zasięgu łapeczkę w górę, by jak najwięcej się osób mogło dowiedzieć, co już za ciekawa struktura już jutro zostanie dodana do Minecrafta. Zapraszam do oglądania. Jak wspomniałem, pojawił się cały artykuł poświęcony tej strukturze i nie tylko. Został on podzielony na 3 sekcje i my również na 3 takowe sekcje ten odcinek podzielimy. Zaczniemy od struktury i jej opisu. Komnata próby to struktura wypełniona nowymi przygodami i pułapkami, spawnerami prób, mobami i, jako dodatkowy bonus, skarbem. Komnaty próby są generowane proceduralnie, co oznacza, że za każdym razem, gdy do nich się zapuścisz, czeka cię nowe wyzwanie, a za każdymi drzwiami znajdziesz coś innego. Eksploruj coraz głębiej, a być może natkniesz się na zasoby, które ci pomogą lub na moby, które będą ci przeszkadzać. Komory próby są także domem dla zabawnego i niebezpiecznego wrogiego moba, Breeza. W tym opisie mamy kilka wartych uwagi rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. Przede wszystkim został tutaj wspomniany dodatkowy bonus w postaci skarbu i to, myślę, łączy się z jedną z rzeczy, które omówię wam w dalszej części odcinka, czyli wspomnianym przeze mnie we wstępie kluczu. Dodatkowo mamy eksplorować coraz głębiej, by mieć szansę natknąć się na zasoby, które mogą nam pomóc lub na moby, które będą przeszkadzały. Wychodzi na to, że komnaty prób będą wielopoziomowe i im głębiej zejdziemy, tym będzie trudniej, ale za to możemy zostać wynagrodzeni zdecydowanie ciekawszymi rzeczami. W artykule zawarto również wiele nowych screenów, a w przypadku samych w sobie komnat prób mamy tutaj 3 nowe interesujące. Na pierwszym screenie możemy zobaczyć jeden z pokoi, który jest bardzo interesujący. Przede wszystkim podest na środku. Mamy tutaj spawner Breeza, na co wskazują 4 rzeźbione bloki tafu na jego rogach. W górnej części mamy bloki rusztu oraz rzeźbionej miedzi podczepione do sufitu przy pomocy łańcuchów. Owe platformy będą bardzo przydatne, bo jak widzimy na kolejnym screenie, prowadzą one prosto do miedzianych żarówek, które niewątpliwie domyślnie w strukturze będą zaśniedziałe, więc używając toporka będziemy mogli przywrócić oświetlenie w takim pomieszczeniu. Ewidentnie platformy prowadzą właśnie do tego bloku. Oprócz tego widzimy tutaj aż 3 Breezy, z czego 2 są dobrze widoczne i się od siebie różnią. Tę kwestię poruszymy w dalszej części materiału. No i jest jeszcze screen przedstawiający jeden z długich, ciemnych tuneli, gdzie w górnej jego części mamy spawner z ewidentnie blokami kości. Reszta, jak chociażby ozdobne dzbanki czy też świeczki, są już nam wszystkim dobrze znane. Przejdźmy do Breeza. Breeze skacze wokół przeciwnika w oszałamiających kręgach i atakuje szybkimi podmuchami wiatru, które zmuchną cię, jeśli nie będziesz wystarczająco szybki. Te zabawne moby mogą wyglądać uroczo, ale będziesz potrzebować unikalnej strategii, aby sobie z nimi poradzić, a także dużo odwagi. A może to tylko ja? Okej, będę potrzebować dużo odwagi. Wrogie moby są przerażające. Breeze z pewnością będzie wyzwaniem nawet dla doświadczonych survivalowców, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że komnaty próby również są pełne pułapek. Tutaj już nic nowego interesującego w kwestii Breeza nie ma, za to na screenach możemy zauważyć przede wszystkim moba w końcu w dobrej jakości. W jego oddali widzimy szkieleta, który coś próbuje atakować, a także kłęby cząsteczek wiatru. Na kolejnym zaś screenie możemy znowu zobaczyć Breeza, ale tym razem jest jakby ciemniejszy i o tym wspominałem przy komnatach prób. Widoczne w ciemności niczym u Glow Squida będą jego oczy, a także złowieszcze brwi. I tutaj pojawia się ciekawa teoria. Od czego zależy jego jasność? Ja mam tutaj teorie 2. Jeżeli jest ciemny, prawdopodobnie potrzebuje czasu, by móc się zregenerować i ponownie zaatakować, albo im ciemniejszy, tym mniej ma punktów życia.
Koniecznie dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie i jaką macie teorię. Najprawdopodobniej już jutro wszystko stanie się klarowne. Na ostatnim z trzech screenów widzimy również Breeza, który raczej jest ciemniejszy, ale ja również dostrzegłem dwie ciekawe rzeczy. Mówię tutaj o świecącym poroście, a także lianie. Prawdopodobnie w tym przypadku jest to błąd, bo na żadnym ze wcześniejszych ani klipów, ani screenów tych rzeczy nie widzieliśmy i najpewniej te w tej strukturze nie powinny się pojawiać. Przejdźmy do spawnera. A skoro mowa o wyzwaniach, moja odwieczna taktyka polegająca na wysyłaniu znajomych z serwera Realms przede mną do walki i robieniu innych bardzo ważnych rzeczy, takich jak ukrywanie się, zostanie udaremniona przez spawner próby. Spawner próby to przebiegłe urządzenie, które wyrzuca liczbę mobów w zależności od wielkości twojej drużyny poszukiwaczy przygód, co oznacza, że skaluje wyzwanie i nagrodę do liczby graczy stojących przed nim. Spawner próby tworzy również różne moby w zależności od pokoju, w którym się znajdujesz i tego, co wokół niego się znajduje. Zastanawiam się, czy obsadzić go burakami i czy wtedy wyjdą z niego same urocze świnki? Oto nadzieja. Tutaj też nie ma specjalnie interesujących nowych informacji na temat spawnera próby, aczkolwiek ostatnie słowa są tutaj dosyć intrygujące. Mianowicie, w pewien sposób można by próbować to zinterpretować, iż ustawiając odpowiednie bloki wroga spawnera, zmieni się mob, jaki dany spawner może nam dać. Oczywiście wątpię, żeby to tak działało, gdyż to nie mob w środku jest zależny od bloków, tylko bloki zależne są od moba. I owe bloki będą nam z daleka pokazywały, jakiego moba możemy spodziewać się w klatce. Na przykład w rogach będzie sandstone, wówczas będziemy wiedzieli, że w spawnerze będzie husk. Tak, i to jest jedna z rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, iż w nowej strukturze będziemy mogli spotkać pustynne moby. Spawnera husków w Minecraft jeszcze nie mieliśmy i na dobrą sprawę mieć nie będziemy, ponieważ ten spawner mimo wszystko będzie inny względem tego, który mamy w grze od wielu, wielu lat. Widzimy też owych husków zgromadzenie, a także silverfishe w tle, które być może również będą miały swój indywidualny spawner, ale najciekawszy jest tutaj właśnie spawner próby, który ma w rogach bloki kości. I tutaj mamy kwestię najciekawszą, ponieważ przyglądając się temu screenowi, nijak nie mogę dojść do tego, cóż za mob kręci się w środku. Jestem przekonany, że ewidentnie nie jest to szkielet. Być może jest tutaj to jakiś placeholder, który absolutnie nic nam na ten temat nie mówi. Wszystkiego dowiemy się pewnie już jutro. Na kolejnym screenie możemy z bliska zobaczyć spawner z Breezem, a także w ciemnym tunelu samego Breeza, któremu świecą się tylko oczy oraz złowieszcze brwi. Musicie przyznać, że wygląda to świetnie. Dwa screeny, gdzie znowu możemy bliżej przyjrzeć się Breezowi, gdzie widać duży kontrast między ciemnym Breezem a zwykłym jasnym. Tutaj zaryzykuję teorię, jakoby ciemny Breeze miał widoczne tylko brwi oraz oczy, tak wariant jasny w ciemności byłby widoczny w całości, niczym Glow Squid. I na sam koniec najbardziej interesujący screen związany z nowym przedmiotem, który najpewniej został wypluty przez już nieaktywny spawner próby. Tym przedmiotem jest wspomniany we wstępie miedziany klucz. Myślę, że będzie on kluczowy dla tej struktury i to właśnie on będzie związany ze wspomnianym skarbem w opisie komnaty próby. Teraz pytanie, do czego on będzie przydatny? Ja znowu mam dwie teorie. Pierwsza jest związana z nowym rodzajem skrzyni zamykanej na owy klucz, będącą jednocześnie skarbem, czego idealną wizualizację przygotował Zozo, a druga jest związana z miedzianymi drzwiami. Tych w strukturze będzie wiele i jak wszyscy dobrze wiemy, można je tak jak zwykłe drewniane otwierać i zamykać ręcznie. A co jeżeli owy klucz będzie można sparować z jakimiś drzwiami i tylko przy jego pomocy te drzwi będą się otwierały? Pomyślcie o tym i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu. A może macie jakąś lepszą teorię? Chętnie wszystko przeczytam. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!